czasie pełnienia służby będziecie pełnić służbę jako patrole mobilne, w czasie wykonywania tych patroli mobilnych najważniejsze będzie zapobieżenie przekroczeniu granicy państwowej, a jeżeli takowe się zdarzy, ujawnienie sprawców tego przekroczenia. Ważnym bardzo zadaniem będzie też waszym utrzymanie tutaj łączności z dyżurnym naszym operacyjnym placówki, informowanie go o wszelkiego rodzaju zdarzeniach migracyjnych o charakterze procederu wywożenia, ujawniania i wywożenia nielegalnej imigracji. Kolejnym zadaniem będzie patrolowanie tutaj naszego terenu po miejscowości Nowy Dwór oraz Chworościany. Kolejnym zadaniem wyznaczonym do służby będzie w przypadku przekroczenia granicy państwowej ujawnianie sprawców tych przekroczeń, bądź jeżeli dojdzie do niszczenia infrastruktury technicznej, proszę o wzmocnienie posterunków stojących bezpośrednio na linii granicy państwowej. To są wszystkie zadania dla was na dzisiejszą służbę. Czy zrozumieliście treść postawionych zadań? Jakieś pytania? Dziękuję. Panie prezydencie, melduję zakończenie odprawy do służby funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, żołnierze i funkcjonariusze, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj, że pełnicie służbę. Jak wiecie doskonale, dzisiaj jest 11 listopada. Święto Narodowe, Narodowy Dzień Niepodległości. Od rana mamy dzisiaj uroczystości, nie tylko w Warszawie, ale w różnych miejscach w Polsce. Dla mnie od pierwszej chwili dzisiaj upłynęły one pod znakiem świadomości tego, że jesteście tutaj, pełnicie trudną służbę. Nie możecie się. Dlatego postanowiłem, że przyjedziemy do was dzisiaj wieczorem, tak jak teraz. Po to, żeby się spotkać i po to, żeby po prostu być razem z wami chociaż przez chwilę. Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że jesteśmy z wami cały czas. Nie tylko w tym względzie, że myślimy, ale przede wszystkim dlatego, że co by się tutaj nie stało i co by nie było, bądźcie pewni, że jestem zawsze z wami. Nigdy, jako prezydent Rzeczypospolitej, choćby nie wiem, co działo się tutaj i w innych miejscach, nie stanę na moment ani przeciwko naszym żołnierzom, ani funkcjonariuszom. Zawsze będziecie mnie mieli za swoimi plecami i zawsze będę pilnował waszych spraw. Możecie być tego stuprocentowo pewni. Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. I ja osobiście również przede wszystkim za tą służbę, którą tutaj wykonujecie. Ja wiem o tym, jak ona jest trudna i sądzę również, że jest bardzo niewdzięczna. Nie jest to na pewno łatwe. Ale musimy mieć świadomość tego, że ci ludzie są przedmiotowo traktowani przez tych, którzy rządzą za granicą. Że pchają ich na tą linię po to, żeby zdestabilizować sytuację u nas, po to, żeby zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej na zachodzie Europy, a prawdopodobnie również po to, żeby doprowadzić do konfliktu pomiędzy nami a naszymi sąsiadami w Unii Europejskiej. Dlatego, że sprawa jest prosta. Jeżeli my puścimy granicę, jeżeli te tysiące pójdą w kierunku Europy Zachodniej, a oni przecież nie ukrywają, że nie chcą zostać u nas. To nie jest ich docelowe miejsce. Oni idą do Holandii, oni idą do Niemiec, oni idą do innych zamożnych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli oni będą szli tam, natychmiast granice Unii Europejskiej, strefy Schengen zostaną zamknięte. Także dla naszych obywateli. I być może, że właśnie o to chodzi. Dziękuję wam, że stoicie na straży. Pilnujecie nie tylko naszych interesów w Unii, ale przede wszystkim pilnujecie także naszych zobowiązań. Jesteśmy narodem, który ma honor. Jeżeli podjęliśmy zobowiązania, to je realizujemy. Dziękuję wam za to, że możemy je realizować dzięki wam. Proszę was, żebyście przekazali serdeczne pozdrowienia w chwili, kiedy będziecie mieli taką możliwość swoim najbliższym i moje bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że może słyszeli dzisiaj któreś z moich wystąpień. W każdym starałem się, żeby to słowo dziękuję się znalazło, bo jest rzeczywiście tak, że ja doskonale wiem, jakie to jest poświęcenie. To, że jesteście tutaj, to, że rodziny zawsze się obawiają, bo zawsze się obawiają, to, że nie możecie być z najbliższymi.
Pamiętam o tym i ogromnie to doceniam. Jestem Państwu bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję za tą służbę i tak jak powiedziałem przedtem, możecie być stuprocentowo pewni, że zawsze jestem z Wami i za Wami. Choćby nie wiem, co się działo, zawsze tak będzie. Idźcie z Bogiem. Dziękuję. Do wyznaczonych zajęć. Odmocie rąk. Lewo zwrot. Kierunek pojazd, biegiem, marsz.